Witam dzisiaj z Londynu. Jestem tutaj na Belgrave Square. To jest plac z największą gęstością domów miliarderskich. Dookoła tego placu, parku jest tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt domów miliarderów i też ambasad. Ogólnie nieruchomości i deweloperka to jest wielki temat w Londynie. Tutaj znajdują się niektóre z najdroższych domów na świecie. Wartość domów na samym tym placu tutaj, Belgrave Square, wynosi ponad miliard dolarów. I ma tutaj domy kilku miliarderów. Jeśli chodzi o nieruchomości, jeśli chodzi o deweloperkę, jeśli chodzi o miliarderów, to przychodzi mi na myśl zawsze Michał Sołowow. Michał Sołowow jest drugim najbogatszym Polakiem, jest miliarderem. To jest jeden z największych deweloperów w Polsce. Jest to człowiek, który wprowadził 5 firm na giełdę papierów wartościowych w Polsce. Nikt tak dużo firm nie wprowadził na giełdę papierów wartościowych. Michał został wybrany kilka lat temu najlepszym polskim przedsiębiorcą 25-lecia, więc jest uważany obecnie za najlepszego przedsiębiorcę w Polsce. Ten film chciałbym dedykować Andrzejowi, mojemu wspaniałemu przyjacielowi, któremu zawdzięczam bardzo dużo w moim projekcie książkowym The Billion Dollar Secret, czyli tajemnica miliarda dolarów. To właśnie on umożliwił mi jakiś czas temu wywiad z Michałem Sołowowem. Dzięki niemu mogę przekazać Wam mądrość i wiedzę Michała. Zostańcie ze mną do końca tego filmu. Na końcu będzie konkurs i coś do wygrania. Witam Was dzisiaj z Londynu. Londyn to mekka deweloperów, to mekka inwestycji w nieruchomości i to jedno z miast z największą gęstością miliarderów na świecie. Więc nie sposób tutaj nie myśleć, nie mówić o miliarderach. Mam tu kilku znajomych miliarderów w Londynie, ale dziś porozmawiamy o jednym z najbogatszych Polaków, o Michale Sołowowie, drugim najbogatszym Polaku, który jest jednym z największych polskich deweloperów, z którym zrobiłem wywiad jakiś czas temu i chciałbym się tu z Wami podzielić tym, czego się od niego nauczyłem. Michał Sołowow posiada 4 spółki notowane na polskiej giełdzie papierów wartościowych i to jest jedyny człowiek, który wprowadził 5 spółek na polską giełdę papierów wartościowych. On został też wybrany najlepszym przedsiębiorcą 25-lecia, więc jest to oficjalnie najlepszy polski przedsiębiorca i drugi najbogatszy Polak, jeden z największych deweloperów, jest czego się uczyć od tego pana. Jakich rzeczy nauczyłem się od Michała? Michał Sołowow jest jednym ze zwycięzców wyścigu, który rozpoczął się w latach 90., kiedy socjalizm w Polsce upadł, kiedy powstał pierwszy wolnościowy, pierwszy kapitalistyczny rząd. I rząd ten wprowadził pewne reformy, uwolnił rynek i nagle z dnia na dzień można było bez żadnych przeszkód prowadzić działalność gospodarczą. Oczywiście był to czas pełen turbulencji, wiele spółek, wiele przedsiębiorstw państwowych upadło. Jedni ludzie jakby tkwili w przeszłości i bronili swoich miejsc pracy, a inni ludzie, tacy jak Michał, postanowili wziąć los w swoje ręce i postanowili wykorzystać tą nadarzającą się okazję i postanowili stanąć do tego wyścigu, żeby zarobić na tym pieniądze. I właśnie to podejście do okazji, to chwytanie okazji, to wykorzystywanie okazji, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakiej nauczyłem się od Michała. Nie chodzi o to tylko, żeby po prostu chwytać tą okazję, żeby ją wykorzystywać, żeby podejmować to ryzyko, ale chodzi też o przygotowanie do tego. Michał mi powiedział, że w tamtych czasach
rynek był tak chłodny, że praktycznie każdą usługę, którą się dostarczało, że praktycznie każdy produkt, który się produkowało, on znajdował odbiorców. I nawet nie trzeba było być specjalnie profesjonalnym, nawet nie trzeba było być specjalnie efektywnym w swoim działaniu, żeby na tym zarabiać pieniądze, ponieważ rynek po prostu jeszcze nie był sprofesjonalizowany. Brakowało towarów, brakowało usług przez to, że właśnie te wszystkie państwowe firmy popadały. Rynek był bardzo chłodny, można było sprzedać praktycznie wszystko, każdą usługę, każdy produkt. Wystarczyło ją w jakiś sensowny sposób dostarczać. I on mi powiedział, że nieważne co się robiło, ważne, żeby się w ogóle cokolwiek robiło. Ważne było, żeby działać, wtedy można było zarabiać pieniądze. A jak wiecie, sukces powstaje tam, gdzie okazja trafia na przygotowanie. Więc nie wystarczy po prostu być we właściwym miejscu w określonym czasie. Nie wystarczy mieć tą okazję. Tą okazję trzeba chwycić, a żeby ją chwycić, to trzeba umieć ją chwycić, tak? Czyli trzeba być przygotowanym do tego. Michał był z jednej strony przygotowany w sensie emocjonalnym. On po prostu chciał, nie akceptował tej rzeczywistości, w jakiej był, w jakiej wtedy Polska była. I on to po prostu chciał zmienić. Chciał zmienić swój los, chciał zmienić swoje życie. Ale z drugiej strony on był też w jakiś sposób finansowo przygotowany, bo on wcześniej wyjeżdżał na zachód, pracował w warsztacie samochodowym i oszczędzał pieniądze, żeby zainwestować w swój biznes, kiedy taka okazja właśnie się nadarzy. I miał zaoszczędzone jakieś 10 tysięcy dolarów i wówczas w Polsce to było bardzo dużo pieniędzy. Wówczas to mu wystarczyło, żeby wystartować biznes budowlany, później też deweloperski i oczywiście pomnożyć ten kapitał, pomnożyć te pieniądze. A inni ludzie albo bali się podjąć tego ryzyka, albo wahali się podjąć tą okazję, albo po prostu chcieli, ale nie wiedzieli jak, nie byli do tego przygotowani. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Następną rzeczą jest dyscyplina w biznesie. Chodzi o planowanie swojego dnia, o wytyczenie sobie czasu na pewne rzeczy w biznesie, na rozmawianie z pewnymi ludźmi w jego przypadku, ponieważ on obecnie kontroluje 4 publicznie notowane międzynarodowe spółki i w każdej z nich podejmuje kluczowe decyzje. I on to wszystko jakoś godzi ze sobą. I jak to godzi? Poprzez żelazną dyscyplinę. Poprzez organizację czasu, poprzez żelazną dyscyplinę. I bardzo pomaga mu w dyscyplinie sport. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Michał Sołowow przez 18 lat grał wyczynowo w koszykówkę. On oczywiście wcześniej w dzieciństwie w ogóle interesował się wszelkimi sportami związanymi z piłką. Grał też w piłkę nożną, w siatkówkę, ale wyczynowo grał w koszykówkę przez 18 lat. No i jak wiecie, jest jednym z najlepszych kierowców rajdowych na świecie, jest wielokrotnym wicemistrzem Europy, też wicemistrzem Polski, wygrywał rajdy i tak dalej. I to daje mu tą dyscyplinę potrzebną w biznesie. Drugą taką rzeczą, którą mi powiedział, która go bardzo motywuje i to jest wspólne w sporcie i w biznesie, to jest konkurencja. Konkurencja go napędza, tak? I to daje mu tą energię, żeby przejść dalej, żeby osiągać więcej i więcej i więcej. I on mi mówi, że on codziennie rano jak wstaje, to przez 40 minut ćwiczy. Bo żeby po prostu być konkurencyjnym zarówno w biznesie, jak oczywiście w sporcie, tak, który uprawia. I robi pompki, robi brzuszki, pływa, inne ćwiczenia. Ogólne to zajmuje mu 40 minut rano i nieraz jeszcze ćwiczy jeszcze raz wieczorem. I mówi mi, że nie lubi tego, że naprawdę nie sprawia mu to żadnej przyjemności. On się do tego codziennie zmusza. I mówi, że jak wstaje, to często ma takie myśli, o, już jestem spóźniony, albo źle się czuję, albo może dzisiaj sobie odpuszczę. Tego typu myśli, ale zaraz potem myśli sobie, nie, to jest wymówka, mi się po prostu nie chce.
muszę to zrobić, żeby po prostu utrzymać swoją konkurencję, żeby utrzymać swoją konkurencyjność, żeby utrzymać swoją dyscyplinę. I w koszykówce też od swojego trenera nauczył się tego nastawienia, żeby nigdy się nie poddawać. On uważa to za swoje motto życiowe, nigdy nie poddawaj się. O tym, co sport daje w biznesie i dlaczego tak wielu miliarderów było sportowcami albo w dalszym ciągu aktywnie uprawia sport, o tym mówiłem w jednym ze swoich wcześniejszych filmów. Tutaj gdzieś dam w komentarzu link albo tutaj u góry. Obejrzyj to, to zobaczysz, o czym tam mówię. Tam mówię dużo bardziej szczegółowo na ten temat. I jeszcze jedną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, o tym, co się nauczyłem od Michała, to jest ciągłe polepszanie siebie. Ciągłe polepszanie siebie i swojego biznesu. Michał powiedział mi, że uszczęśliwia go to, jeśli robi rzeczy dobrze. Mówi nie idealnie, ale dobrze. Co mu sprawia wielką satysfakcję jest to, jeśli dzisiaj może zrobić coś trochę lepiej niż robił to wczoraj. Jeśli coś może ulepszyć w swoim biznesie, w swoim podejściu, albo być może nawet w zrozumieniu rynku, w zrozumieniu tego biznesu, w zrozumieniu tej branży. Tak? Sprawia mu to przyjemność, jeśli on rozumie, jak coś działa, jeśli może przewidzieć jakiś proces i właśnie to wykorzystać w biznesie. I mówi, że nie chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, bo to jest niemożliwe. Jeśli podejmujesz ryzyko, no to musisz popełniać błędy. To siłą rzeczy popełniasz błędy. I siłą rzeczy codziennie w biznesie dzieją się rzeczy nieprzewidziane. Codziennie w biznesie coś nie wychodzi. Codziennie w biznesie coś może wychodzi inaczej niż myśleliśmy. Coś nas zaskakuje, coś się psuje. I mówi, nie chodzi o to, żeby temu całkowicie zapobiec, tylko chodzi o to, żeby właśnie w takich sytuacjach się uczyć, żeby wyciągać wnioski z tego. Uczyć się na swoich błędach, uczyć się na swoich porażkach. Tak? I wykorzystywać to właśnie do ulepszania siebie, do ulepszania biznesu. I chodzi też o pokonywanie swoich słabości. To jest to, co on robi właśnie codziennie wstając rano na przykład. I pokonywanie swoich ograniczeń, tak? Wychodzenie poza te ograniczenia. To wszystko jest właśnie ulepszanie siebie. Ciągłe ulepszanie siebie, ciągła jakby w pewnym sensie z jednej strony nauka, ale to jest szersze pojęcie. I na końcu chcę się z tobą podzielić tym, co Michał chce przekazać młodym, ambitnym przedsiębiorcom na świecie. Przeczytam to, żeby oddać ci to słowo. Miej plany, marzenia i staraj się je realizować konsekwentnie. Nie poddawaj się łatwo. Walcz przede wszystkim ze swoimi słabościami i ograniczeniami. To jest to właśnie, co Michał chciałby tobie przekazać i czytelnikom mojej książki. Oczywiście nauczyłem się dużo więcej od Michała. Wszystko to opiszę w książce, nad którą właśnie pracuję. To się nazywa The Billion Dollar Secret, czyli tajemnica miliarda dolarów. Jeśli cię to interesuje, wejdź na thebilliondollarsecret.com. Tam można ściągnąć darmowy rozdział tej książki i zapisać się tym samym na updates do tej książki. Będziesz informowany o tym, co dzieje się w procesie wydawniczym, kiedy książka wyjdzie, tak żeby, jak cię to interesuje, żebyś mógł ją pozyskać, jak tylko wyjdzie. Zaraz powiem o konkursie. Jeśli ci się podobał ten film, daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj, nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żeby nie przegapiać innych moich filmów. Ja tu mówię dużo o miliarderach, o najlepszych przedsiębiorcach na świecie, jak oni myślą, jak działają. Jak wiesz, zrobiłem wywiady z ponad 25 miliarderami, którzy doszli do miliardów od zera. Opisuję to w swojej książce, tutaj mówię o tym, jak myślą. Mówię też o robieniu rzeczy niemożliwych. Mówię o inwestycjach w kryptowaluty, zasadniczo o kryptowalutach, o podstawach
technicznych, o podstawach filozoficznych, finansowych kryptowalut. Mówię o moim doświadczeniu w inwestowaniu w kryptowaluty. Rozmawiam tutaj też na tym kanale z miliarderami i rozmawiam z najlepszymi przedsiębiorcami na świecie. Rozmawiam też z najbardziej znaczącymi ludźmi w świecie krypto. Także udostępnij to wideo znajomym. Podziękuję Ci za to. Co do konkursu, to zrobimy tak. Nagrodą będzie jeden egzemplarz książki The Billion Dollar Secret, jak tylko wyjdzie, z moją osobistą dedykacją. Zwycięzca dostanie ją. Co trzeba zrobić, żeby ją wygrać? Wygra najlepsze udostępnienie, po prostu wejście, cytat z tego wideo albo jakiś swój komentarz do tego wideo. Udostępnijcie to na swoich profilach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, może na innych, z linkiem do tego wideo i do tego hashtag indywidualista. I po prostu będziemy monitorowali te social media i najlepsze udostępnienie, najbardziej kreatywne, takie może, które najwięcej przyniesie, będzie zwycięzcą i dostanie właśnie tą książkę. Jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zachęcam do oglądania. To tyle na dziś z Londynu. Pozdrawiam, życzę Ci fantastycznego dnia. Zróbmy dziś coś niezwykłego.